Szczęść Boże, coś wam powiem. Jam zwyciężył świat, mówi dzisiaj Jezus. Zwyciężył wszystko to, co ze światem jest związane. A nas często przeraża to, co nam świat dzisiaj oferuje. Czasami boimy się włączyć telewizor, bo z tego niebieskiego ekranu uderzają w nas niepokoje tego świata. Jezus nie obiecuje nam sielankowego życia. On mówi otwarcie, na świecie doznacie ucisku. A my jednak pewni siebie w tym naszym odczuciu mówimy, że damy radę. Deklarujemy wzniosłe idee. Ilekroć zapewniamy Jezusa o naszej wierze, to chyba nie wiemy, co mówimy. Przecież tak łatwo jest nam upaść, odstąpić od wierności Jego przykazaniom. Nasza słabość jest ogromna, lecz nie stawiajmy jej w centrum. Nasza szybkość w odchodzeniu i upadkach jest wielka, ale Pan o tym wie, bo któż zna nas lepiej niż On sam? Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. To nasze umocnienie, to nasze wsparcie. Patrząc na swoje życie, wielu dochodzi do wniosku, że nie ma w nich nic wartego uwagi. Często długotrwała i bezskuteczna praca nad jakąś słabością powoduje, że chce się machnąć ręką w geście rezygnacji. Tak samo można przekreślić drugiego człowieka. Lecz Jezus umacnia i podnosi nas z naszego dołka. On w nas wierzy. Słyszymy dziś zapowiedź takiej nocy wiary, kiedy będziemy doznawać mniejszych czy większych trudności. Te trudne chwile dotykają też relacji międzyosobowych, albowiem rozpraszamy się każdy w swoją stronę. Przypomina to trochę ciągnięcie kołdry, każdy za swój rok. Prowadzi to do rozerwania. Bez uważnego słuchania rozpraszamy się, bo nie mamy siły, by spośród dziesiątek impulsów wybierać te Boże. Dlatego, żeby mieć pokój, to trzeba przylgnąć do Jezusa. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Świat nie znosi tego, co Chrystusowe. Jest dla nas złowrogi. W związku z tym trudno nam o odwagę w życiu, zwłaszcza do wypowiedzenia tego, kim jestem, do dania świadectwa. Odwaga to wypowiedzenie pełnym sercem tego, kim jestem, co czuję, co dla mnie ważne, czego pragnę. To także wypowiedzenie mojego lęku, pragnień, niedomagań, a nawet upadków. Słowa Jezusa stają się źródłem odwagi, miłości, kiedy przyjmuję je świadomie i z wiarą. Tylko wiara i świadomość są potrzebne, by przemieniały one moje życie. Bo nie jestem sam, lecz w Jezusie Ojciec jest ze mną. To Bóg, który zwycięża świat dzięki odwadze i miłości Jezusa. Skoro taki Bóg jest ze mną, skoro On jest większy od wszystkich i wszystkiego, cóż może mi się stać?